Witajcie ze stoiska ZT. ZT pokazało dwie duże nowości. Jedna to jest oczywiście Blade V9, którego właśnie mamy przed sobą. Druga to jest Axon M. Blade 9 jest słynna przede wszystkim z tego, że jej modem potrafi przesyłać dane LTE z prędkością 1,2 gigabita na sekundę. No to już jest prędkość całkiem fajna, tyle że niestety praktycznie nieosiągalna u większości operatorów. Troszeczkę szkoda. Smartfon wygląda bardzo ładnie, jest sympatycznie zrobiony. To jest co prawda plastik lśniący, wygląda jak szkło. Z przodu gładki wyświetlacz 2,5D. Z tyłu dwa aparaty fotograficzne, jak widzicie, dioda doświetlająca, czytnik odcisków palców. Z przodu jedna kamerka i to właściwie tyle. Zobaczmy, czy jest jack. Jest jack, ZT akurat jacka się nie pozbywa tak łatwo. Dwa słowa na temat specyfikacji może. W środku siedzi Qualcomm, jest Qualcomm 450, 1,8 GHz, ośmiordzeniowy oczywiście. Widać interfejs. Android Oreo. Jeżeli chodzi o system operacyjny, wyświetlacz 5,7 cala. On całkiem ładnie wygląda, naprawdę. Rozdzielczość Full HD+, jak widzicie, jest wyświetlacz o stosunku boków 18:9. Jeżeli chodzi o kamerki, tylna kamera podwójna, 16 megapikseli plus 5. Przysłona 1.8, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast z przodu jest 13 megapikseli, wygląda niepozornie, ale to jest kamerka zupełnie wystarczająca jak naprzód. Bateryjka zasilająca to cudo, ma 3200 mAh i telefon występuje w dwóch zestawach pamięci. Jeden to jest 3 GB pamięci RAM plus 32 flash dla użytkownika. Natomiast drugi wariant 4 giga RAM i 64 giga pamięci flash. Zerknijmy, tutaj akurat nie ma oznaczenia, ale z dużym prawdopodobieństwem jest to smartfon obsługujący dwie karty SIM, że można korzystać, jeżeli potrzeba, z obu. No i jest NFC, co w przypadku smartfonów ZT nie jest takie oczywiste. Całkiem fajny. Całkiem fajny, gdyby jeszcze to LTE rzeczywiście z tą prędkością w nim działało. Nadal jesteśmy na stoisku ZT. Tutaj jest troszeczkę lżejsza wersja Blade V9. To się nazywa Blade V9 Vita. No i cóż, różnice widać na pierwszy rzut oka. Mamy bardzo mocno plastikową obudowę, ale są również dwa aparaty fotograficzne. Jest czytnik odcisków palca, jest wyświetlacz 18:9, jest z przodu kamerka. No i nadal jest to całkiem fajna specyfikacja, dlatego że sercem smartfona jest Snapdragon również 435. W przypadku smartfonów ZT to nie jest takie oczywiste, bo to jednak najczęściej bywają Mediateki. Android Oreo również i nie najgorsze rodzaje wersji w zależności od pamięci, bo mamy tutaj 3 albo 2 GB pamięci RAM i jeżeli chodzi o flash, to jest 16 albo 32 GB pamięci użytkownika i jest również NFC, co jest fajne. I tutaj już widziałem, że są naklejane naklejki z dwoma numerami IMEI, w związku z tym na 100% smartfon obsługuje dwie karty SIM. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, pewnie jesteście ciekawi, z tyłu to jest podwójny aparacik z matrycami 13 plus 2, w związku z tym ta druga jest wyłącznie do rozmywania prawdopodobnie tła. Z przodu z kolei jest 8 megapikseli bateryjka, 3200, po specyfikacji oczywiście zapraszam na MGSMA. No i w końcu gwiazda tegorocznych targów, jeżeli chodzi o ZTE, model ZTE Axon M. Słynny ze względu właśnie na to, że jest składany, że ma dwa wyświetlacze i tylko jeden aparat fotograficzny, jeżeli dobrze widzicie. W tej chwili pracuje w trybie z jednym ekranem. W tym trybie pracuje zazwyczaj, kiedy jest złożony. Ja niestety nie dam rady go złożyć ze względu na tutaj zabezpieczenie. W związku z tym możemy zobaczyć tylko w ten sposób. Jest to o tyle istotne, że w tym trybie, jeżeli korzystacie z aparatu, który jest tylko jeden, można sobie zrobić selfie, przełączyć to po prostu na ten ekran drugi, tak żeby widzieć, znaczy na ten właściwie ekran, tak żeby widzieć, co się robi.
Tryby pracy przełączamy w dosyć prosty sposób. Tutaj mamy taki przełącznik, o, przełącznik z M. W tej chwili, jak widzimy, pracuje w trybie jednoekranowym. Kiedy przytrzymamy troszeczkę dłużej, zacznie pracować w takim fajnym trybie mirror, czyli na jednym i na drugim wyświetlaczu jest dokładnie to samo. Podejrzewam, że też głównie używamy tego trybu w momencie, kiedy smartfon jest złożony. Kolejny tryb, o, rozjeżdża nam się. Wybaczcie, tutaj troszeczkę w polowych warunkach pracuję, dlatego że nie mam się gdzie rozłożyć ze stojaczkiem na kamerkę. No, nie uda mi się przełączyć. Próbujemy jeszcze raz. O, ten tryb zadziałał. To jest tryb, jak widzicie, dwuekranowy. Taki, na którym po prostu oba wyświetlacze tworzą jeden duży ekran. No i jeszcze jeden tryb, który chciałbym Wam pokazać. Taki, w którym na jednym wyświetlaczu wyświetla się jedna rzecz, a na innym inna. Uda mi się, o, udało mi się wreszcie przełączyć z sukcesem. Jak widzicie, można sobie ustawić na dwóch wyświetlaczach dwie różne rzeczy. Jak przesunę, gdybym miał możliwość przesunięcia dwoma palcami, to one się mogą zamienić miejscami. Także na jednym wyświetlaczu możemy wyświetlać sobie jedno, nie wiem, na przykład film, a na innym wiadomości albo w sieci społecznościowe na przykład. Smartfonik jest zrobiony bardzo porządnie, jak już mówiłem, nie złożę go. Składa się go w dosyć prosty sposób. O, jak widzicie, nie jest to jakieś trudne. Obudowa dosyć gruba, zawiasy wyglądają porządnie, tak jakby miały rzeczywiście wytrzymać no, w miarę długo. Mamy jacka, mamy, jak już wspomniałem, tylko jeden aparat fotograficzny, więcej po prostu nie trzeba, dlatego że mamy ekrany z obu stron. Tutaj na dole głośniczki i to właściwie, a tu jeszcze mamy włącznik, regulację głośności i sloty na SIM-y. O, zaczęli gadać, niestety będzie mnie gorzej słychać, ale jeszcze dwa słówka na temat specyfikacji. W środku Snapdragon 821, Android N, jeżeli chodzi o wyświetlacze, to jest 5,2 cala, Full HD. Bateryjka 380, jeżeli chodzi o pamięć 4 GB RAM-u, 64 GB flesza, ale zapraszam Was po pełną specyfikację znowu na kartę telefonu na MGSM. I to właściwie wszystko ze stoiska ZTE, przynajmniej na dzisiaj. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Cześć!